No i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Poziomka, a oto kolejny odcinek z gry Littlest Pet Shop, tak moi drodzy. Zbliżamy się do końca serii, nie wiem czy to będzie ostatni odcinek, niestety, przepraszam, zaczęło mi coś drapać gardło, niestety nie mam takich informacji, ale kontynuujemy grę po prostu. Jeszcze mam tam imionka, jakie mi proponowaliście, zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobra, jesteśmy naszym Ramasakim. Przytulak kot bury. Nie zdobyłam pieniążków, prawda? A, ja tyle obiecuję po tych odcinkach, a nic nie robię. No cóż, kim to się jeszcze w ogóle nie bawiliśmy? Damianem możemy pochodzić, bo idziemy teraz zbierać bąbelki. Bąbelki. Pam, pam. Wam się znudzi w końcu ta gra w bąbelki, ale chyba mnie lubicie, to chyba to zdzierżycie. Ach, 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 nawet nie pamiętam już tego kotka. Ja na to mam takie specjalne swoje te place'y. Widzicie? Matko! Moje specjalne place'y nie są wcale takie dobre. Przynajmniej nie w tym momencie. Odbiłaś. Jak mogłoby się nie odbić? Dobra, niech znikają. Dobra. Moje specjalne place'y nie wyszły. Nie w tym momencie. Wiecie co? Tu chodzi głównie o to, żeby szybko zdobyć gotówkę. I myszka mi się już zaczyna zacinać. O nie, nie podoba mi się to. Naprawdę muszę coś z nią zrobić, bo wpierw scroll, teraz to. Tak nie da się pracować. Z kim ja pracuję? No i dobra. 5 stówek będzie. Więcej. Widzicie? Czego chcieć więcej? Wracamy. Co Damian? Idziemy coś kupić, nie? No tylko za dużo rzeczy. Ale jest urocza i to bardzo. Tak, kupujemy i patrzę sobie na imiona. To będzie pewnie dziewczynka. Same kotki to są chyba dziewczyny, z tego co wiem, ale niech tak będzie i niech to będzie, pomyślmy, niech będzie Tiara. Była na liście i tak jakby zarazem można powiedzieć, że będzie to... Jeżeli nie pojawi mi się zwierzę, które pasuje do imienia Kiara, to myślę, że to będzie na równi, bo to w sumie i tak tylko jedna literka, więc... No! Okej, masz kwiatuszka na główce, więc idź tutaj. Wypadałoby was poubierać. I jeszcze raz pozdobywać pieniążki i kupić wszystko, bo jest tyle pięknych rzeczy. Więc mam kulturalne ZW. Okej, dobra, powiedzmy, że mam tam prawie wszystko, nie mam tylko dwóch rzeczy i patrzę, kto tutaj sobie jest i kto tu powinien w ogóle być, zostać i w ogóle. Mogłam w sumie zostać sobie Tomu. Mogłam zostać... jak ona się nazywa? Teraz ją przecież kupiłam. Ja się Tiarą, przepraszam. I pójść z nią przecież do Świata Ogrodu, no ale cóż, tak wyszło. Zaraz będziemy odsyłać Oziego do stolicy. Tak jak być powinno. Będę musiała potem skreślić. Ubierzemy młodą. O, kupiłam właśnie nam tutaj trapezik. Jest Darknet, jest Vivian, Jak ja to powiedziałam? Tiara, chodź tutaj. Trzeba cię jakoś ładnie ubrać. Masz bardzo wyjątkową maść, muszę przyznać. W ogóle to jest kozackie, muszę wam przyznać. To do niej pasuje. Cóż to jest w ogóle? Ulala. Tym kotom zawsze pasują tylko kartki. Nie wiem, jak to działa. A może takie połączenie? Różu i... O nie, dobra, to jest super. No w końcu na kogoś to pasuje. Tak ideolo. Też jest ładne w sumie. Też jej do niej pasuje. Fajny jest ten, właśnie ten fiki-miki amulet. Ale bardzo mi się podobało u niej to. No i tak patrzę, czy jest coś ciekawego, ale okulary ogólnie tu nie są fajne. Pasują tylko poszczególnym pet shopom. Może sobie zjeść przez ten czas. I przepraszam, że tak pokaszluję, ale nie wiem, nie lubię, jak mnie podczas nagrywania łapie jakaś taka chrypka. Darkness chce jabłka, ale u nas chce akurat Tiara. Powinny tu być. Poczekam. O, sam. Mam nadzieję, że moja myszka nie będzie zawodziła i jakoś będzie mi szło. Weźmiemy sobie trudne, jeżeli jest taka możliwość w ogóle. A fajnie by było. Trudne. O nie, zaczyna się znowu przylepianie mi ręki do tego i... Najgorzej jest, jak się trzęsie ręka. Nawet nie wiem, na jakich zasadach mam to zrobić. Czy ja mam, wiecie... czy ja mam zdobyć czerwoną, niebieską? Jaką mam tę siemkę zdobyć, moi drodzy? To jest dobre pytanie. Nie złapałam, dobra. Odklej się, moja ręczko. Wystarczy, że spadnie ci jedno, to już masz całe pasmo przegranych potem. A! Ej, co ja zrobiłam teraz? I tak dziwne, że to wpadło, i tak dziwne, że to też wpadło, wpadło, choć tu wpadło i ty, ostatnie. Plum! No, ale mam niebieską tasiemkę, to więcej mi do szczęścia na serio nie trzeba. Littlest Pet Shop. Dobrze. No i super. Kolejny zwierzak. Dwa nowe zwierzaki. Ej! Miś panda? Nie pamiętam tych zwierzaków, ale pobawmy się tutaj póki co. Ja cię, w tej grze trzeba mieć nie wiadomo ile pieniędzy, żeby cokolwiek robić. Co nie, Tiara? Hop, 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 hop. Dobra. Chodźmy jeszcze do domku, bo w domku jest wiele ciekawych rzeczy, takich jak pieniądze. Dobra. Tiara, jeszcze ostatnia monetka. Siup, hop, siup, hop, siup. O nie, będę musiała ruszać się tym. O co chodzi? Panie i panowie. I teraz klikanie. Klikanie jest przyjemne. Ja chcę zobaczyć, jak ona chodzi po tym. Chcę zobaczyć, jak ona śmiga po tym. Na tej linie. Nie pamiętam, jak to się jakoś profesjonalnie nazywało. Ale jeszcze kołowrotek. Wszystko, po prostu tak ją rozkręcimy, ma przepiękny ogon. Ej, o co chodzi? Myszko! Myszko, czemu nie działasz? Myszka mi nie działa. O co chodzi? Myszka nie wyczuła tego? Dobra. To już działa, ale... Wiecie, co robi kotka? Kotka jest smutna. Trzeba będzie coś z tym zrobić zaraz. Co oni tak grupami chodzą? Wiecie. Ej, tu jest tyle... Ej, to jest świat kotów, czy wy to zauważyliście? Są same kłoty. Dobra. Ej, nie chciałam tego. Przepraszam. Ale tego nie chciałam. Jest tu jeszcze Zuzia. O jacie. Cześć Zuziu. Magda. O matko, Magda jak się dobrze bawi. Naprawdę jest tak piękny, kwiecisty świat, że tego się nawet opisać nie da. O, Vivian. No to co? Vivian? Może Vivian kupi zwierzaka. Pewnie jest dużo nowych rzeczy. O matko. Urocze. O matko, jest panda i jest Bernardyn. Okej. Dobra, nie mam tego problemu, bo na żadnego mnie nie stać. Zagrajmy w coś. Co tu mamy? O. No tu się fajnie zdobywało pieniążki, a przynajmniej ucieszymy Darknessa. W końcu chyba gramy w tę grę jak powinno się grać. A. No. Dawaj, Darkness. Pięknie. O kurczę. No. Teraz widzę. Tu. I nice. Jakąś tam stówkę sobie zgarnę. Dobra. Combo! Ciągle tak? Dobra. Czy już zmieniamy? Będziemy mieli więcej niż ostatnio. To jest aż dziwne. Nie wy... Ej, chcę mieć chociaż to 6 stówek. Dobra. Nie! No. Jest, udało się. O jacie. O co chodzi? Pieniądze, najważniejsze pieniądze. O matko, co Kaja? Też chcesz? Czy będziesz chodziła tak samo jak siostry? No. Mogliby dawać różne animacje. Na przykład ona fajnie skacze. Przeurocze. Dobra. To co, idziemy kupić jakiegoś zwierzoka. To jest plan. Kaja prezydentem. Dobra, patrzę teraz sobie na imionka. Oczywiście musieli coś dodać, jakby inaczej. Patrzymy. Kogo chcecie pierwsza? Pandę czy... Czy... No to tak. To będzie samczyk. I nazwiemy go, jak mam tutaj napisane, Pikuś. Tylko jest si? Dobra. Pikuż. Usuń. Pikuś. Okej. Pikuś będzie chyba w świecie zimy. I zaraz pójdziemy do świata zimy, bo tyle czasu już spędzamy w tym świecie wiosny, że już zaczyna się to robić chyba nudne. Znaczy w świecie ogrodu. No ale przed tym ja muszę coś jeszcze porobić. Ej, a to żadnego tego? Żadnego wyzwania? No. Kwiaty dla Pikuś? O matko. Aha, bo nie mogliśmy go dać. Ach jo. Musimy się wrócić do Pikusia i pozbierać dla niego kwiatków. To jest plan. No i musi potem pójść do świata ogrodu. Matko i córko, czego oni nie wymyślą? Okej, Kaja. Kajczu, wróć sobie Tutaj. Mixi? Ja cię zapomniałam o Mixim. Olcia. Olcia będzie mieć koleżankę przynajmniej. Co nie, Didolek? Panie prezydencie? Haps, czemu jesteś smutny? Hapsiu! Co? Już cię podrapiemy i będzie lepiej, co? Okej. Hapsiu już jest zadowolony, najszczęśliwszy na świecie. Piorunka chyba też nie narzeka. Mixi, Olcia, Pikuś. Panie Pikusiu, pan jest zimowym zwierzaczkiem, tak mi się zdaje. No to co? O, jest tu zbieranie kwiatków, super. Podoba mi się to. Mamy już tutaj prezydenta, proszę pana, więc no. Panie Pikusiu, co tu panu dać? To jest dobre pytanie. Pan ma dużą główkę mimo wszystko. A, to jest bardzo zimne miejsce. To jest ziazia, będzie zimno i w ogóle. Dajmy mu to. Ten szalik mi jakoś nie pasuje. Ten też. No, fajnie. Może być. Może wiem, że to trochę wygląda jak taka samiczka i w ogóle, ale to jest Pikuś, kochany szczeniaczek. Któremu jest zimno. Co nie, panie Pikusiu? O matko, jarzynka, jak tam słodko wygląda. Boję się, że zaraz będą kwiatki, ale zamyta. A! Przecież to nie mija wtedy. Dobra. O rytmy i pląsy dawno nie było. Dawno nie wchodziły mi prawa autorskie. Zaraz będą kwiatki, więc sobie poczekam. Mamy mu zrobić piękny bukiet kwiatów, więc tak to robimy. Zrób bukiet. Trudny. Co nas tu tak mało? W ogóle ta zima to jest jakiś, nie wiem, świat hipsterów czy co? O co chodzi? Bo każdy ma takie dziwne okularki czy coś. Chodź, chodź. Nie wiem, które kwiatki mi się tu liczą. To nie było, jakby się liczyło ich troszkę więcej. Hop, hop, hop. Jest coraz mniej czasu, ja muszę zrobić najpiękniejszy bukiet na świecie. Będzie ciężko. Chodzi o to, żeby był taki najpiękniejszy bukiet, żeby go powitać, nie? Pikusiu. Ale w 30 sekund powinnam się wyrobić. Chyba. No tu jest teraz dużo. O tak, robimy to. Robimy to! Panowie, panie! A, bo jest chyba trudniej, bo już nie wzięłam chyba łatwe, ale nie mam pewności. Nie no, ale ładny wynik muszę przyznać, podoba mi się. Niebieska tasiemka, ale mało pieniążków, bardzo mało pieniążków. It's not funny. Ani trochę. Dobrze. I co, póki co tyle? Wejdźmy do domku. W domku jest wiele przyjemności. Tak, chodzi mi tylko o pieniądze. Ui. Ajajaj. Zastanawiam się, jak nazwać pandę. No bo jest śliczna w sumie. i pewnie pójdzie do świata ogrodu. Dużo zwierzaków mi pasuje do świata ogrodu, ale w sumie zapomnieliśmy o świecie dżungli. A przynajmniej ja i głupio mi z tego powodu. Jeszcze i tak musimy pójść do, mimo wszystko do stolicy, bo no muszę pozdobywać. Najbardziej opłaca się grać w bańki, jeżeli chodzi o pieniądze, więc widzimy się pewnie w sklepie miał. W takim razie, kiedy mamy już miliony monet, można sobie troszkę pozwolić na konkretne zakupki. Czy mi się to podoba? A i owszem, naprawdę, tylko muszę pamiętać, że mój zwierzak kosztuje 1600, więc no... nie wiem, co mi się bardziej przyda. Albo czekajcie, nie, ja nie chcę. I nie będzie mnie stać na zwierzaka. O, stać mnie. Zostanie mi 50 zeta. Okej, myślę, jak nazwać naszą pandę. Tak patrząc na imiona i w ogóle, myślę, że będzie mi do niej pasowało bardzo imię, nie wiem czemu, strasznie skradło moje serce Rubinka. Uroda dziewczynka. Anini. Trzeba będzie ją jakoś ubrać. Idziemy z nią tutaj, bo przecież ja muszę się nią zająć pierwsza. Wielkie odbijanie Rubinka. Niektóre zwierzaki sądzą, że wrzucanie mielonek do fontanny pomoże im w spełnieniu marzeń. Rubinka natomiast chce zdobyć niebieską tasiemkę za odbijanie... Dobra, mi to pasuje. W końcu zobaczymy, jak gramy w bańki. Dobra, ale muszę ją jakoś ładnie ubrać. Jest śliczną pandą, tylko jej kolorystyka nie pasuje zbytnio do zieleni i do rzeczy, które dostaliśmy. Pasuje do takiej zieleni. O, jak już coś. I chyba w to polecimy. Chyba, albo dobra, bo tego jeszcze nikt nie ma, więc... Albo polecimy w kontrast żółci. Może być. I różu. Dawać jej taki kość to trochę nie wypada. No wszystko to jest, no wiecie, panda. Ustawisz się normalnie. No, mi to pasuje. Nawet bardzo. Chyba, że jeszcze będzie jakiś taki słodki płaszczyk. Bo w sumie w płaszczyku byłoby jej uroczo. A, źle kliknęłam, przepraszam. Się trochę zagapiłam, ale to mi nie pasuje. Też mi nie pasuje. Kurczę, żeby ten fiolet pasował. Nie no, póki co zostawmy ją. Oczywiście... Czemu ja tego nie widzę? Dobra. Pani Zes, dzień dobry. Chodź. Jacie! Cudowne. Ta myszka znika, to jest najgorsze. Znowu zagramy w odbijanie baniek i znowu zdobędę 1 000 000 złotych. Lepiej to niż grać w milionerów. Szkoda, że nie ma tu żadnego konika morskiego. No nie, no bo sobie jest. Wszystkie zwierzaki są oprócz konika morskiego. Do kupienia w pet shopowie. Ogólnie muszę przyznać, że ta gra jest bardzo porządnie zrobiona i dla młodszych fanów Littlest Pet Shop naprawdę było coś. Fajnie to jest zrobione, bo jest przynajmniej jakoś ciekawie i te zwierzaki... Nie wyobrażam sobie gry, która miałaby inną grafikę niż ta do fanów Littlest Pet Shop, serio. Kurczę. Przesadziłam? Tak. Zbyt mnie poniosło. Dobra. Wiecie co, tu chodzi tylko o tasiemkę. Nawet nie tak o pieniądze, bo i tak kończę odcinek. Spoiler? Czy coś? Ajaj! Wiecie co, przed chwilą zdobyłam 2000. I tak mi się długo grało. Tutaj nawet nie będzie chyba tasiemki. Pozwalam na myszkę? Nie. Powiem, że to moja wina. Po prostu nie umiem grać. Gdzie ja to rzucam? Pyk. Odbij się tam. A to się odbije tu. 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 No i tu. A, dorobiłam sobie, ale jeszcze się odbiło tam. Może się trafi? I prawie. Okej, ale mam niebieską tasiemkę i ponad 1000, no to więcej mi nie trzeba osobiście, żeby wszystko sobie kupić. No. I co tu jeszcze mamy? Karzeł różowy króliczek 500. Nie wiem czemu, moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie już ostatni zwierzak, jaki kiedykolwiek będzie w pet shopowie. Tak, i mam... Czy mam do niego imię? Myślę, że mam. Bo z tego co pamiętam... Czekajcie, sprawdzimy to jeszcze, ale wydaje mi się, że tak i to będzie koniec gry, ale ja na koniec odcinka i tak jeszcze coś dla was wykombinowałam i w ogóle, w sensie na koniec ostatniego odcinka. Więc naprawdę... Tak, to jest ostatni zwierzak. Więc naprawdę dlatego nie zrobię tego w tym odcinku, bo mam coś dla was jeszcze zaplanowane, bo chciałabym coś pokazać. Także moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie odcinka, a my się słyszymy już niedługo. Także do usłyszenia, no i cześć!